Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza seniorów do udziału w projekcie Szlakiem Dziedzictwa Krajobrazu Kulturowego Powiatu Ostrowieckiego. Jaki cel obraliśmy sobie? A więc przede wszystkim popularyzacja dziedzictwa krajobrazu kulturowego w różnych miejscowościach powiatu ostrowieckiego, rozwijanie zainteresowań dziedzictwem kulturowym i historią, utrwalenie wartości patriotycznych. A w ogóle to hasło nam przyświeca, że cudze chwalimy, a swego nie znamy. To jest chyba najważniejsze. Na realizację projektu UTW otrzymał blisko 9 tysięcy złotych dofinansowania z budżetu gminy Ostrowiec. Zaplanowano 4 wykłady, podczas których przybliżona zostanie tematyka związana ze szlakiem literackim, zabytkami sakralnymi, tradycjami przemysłu oraz dworami. Uzupełnieniem części teoretycznej mają być wycieczki krajoznawcze. Pierwsza z nich będzie już w październiku. Planujemy zrobić wycieczkę taką edukacyjną i przejedziemy wszystkie miejscowości w powiecie ostrowieckim, te, gdzie właśnie znajdujemy dziedzictwo kulturowe. I to są Dęków, Bodzechów, Małoszyce, Wszechświęte, Momina, Garbacz, Waśniów, Doły Biskupie, Witulin, Nietulisko, Kunów, Chocimów. Chocimów będzie końcową już trasą, gdzie przygotujemy taki piknik łącznie z kobietami, aktywnymi kobietami z Kunowa. Seniorzy do współpracy zaprosili uczniów klas 7 i 8 ze szkoły podstawowej nr 7. Uczestniczyć będą w warsztatach, a ich podsumowaniem ma być konkurs Dziedzictwo kulturowe Ostrowca Świętokrzyskiego i okolic oczami młodego artysty. W tym projekcie łączącym pokolenia będzie też brała udział młodzież z 2 ostrowieckich liceów. Jesteśmy sąsiadami, więc jak najbardziej ta współpraca układa się między nami bardzo, bardzo dobrze. Cieszę się, że uczniowie klas 7 i 8 mogą brać udział w tak fajnym i edukacyjnym projekcie. Będą brać udział w wykładach, pokazach, wycieczkach po naszym pięknym mieście i po okolicach. Uczniowie będą brać tak naprawdę, można powiedzieć, udział w takich żywych lekcjach historii. Natomiast wykładowcy i uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku to osoby bardzo doświadczone, osoby, które mają dużą wiedzę historyczną. I mam nadzieję, że podzielą się nią z naszymi uczniami. Udział w projekcie jest bezpłatny. Zapisy odbywają się w środę i w piątki w godzinach od 10 do 12 w siedzibie UTW.